Działa to gówno. Ja pierdzielę, ten komputer to szumi jak... Widzę, że działa. Witam. Trochę minęło. Poczekajcie, przerzucę sobie na ten ekran, bo tak dziwnie trochę. O. Pamiętacie mnie jeszcze, panowie, panie i tam dalej, i tak dalej. Doleję sobie herbę, poczekaj. Jezu, jakie to dobre. Ale takie trochę gorzkie jak moje życie w sumie. Bez streamów i bez was. A dobra, nie będę pieprzył. Puszczę wam coś zanim zaczniemy, bo mam nadzieję, że to zadziała na was. Na mnie to zadziałało i dzięki temu do was wróciłem. Poczekajcie. To te słowa, od razu wam powiem, wpłynęły na mnie w taki sposób, że uznałem, robię streamka jutro. O, jest, dobra. To słuchajcie, ten... Jest jakaś różnica, jak ty rozmawiasz z tobą, jest jeszcze tak, skrypcję dał w dupę na swoich filmach. Nie no, to zamienia wytwórnik. Kurde, nie ta nutka. Ja pierdzielę, w dupę. Jezus Marcia. Jezus, nie to puściłem. Mogłem w słuchawkach to puszczać, a nie je położyłem na fotelu. Ja pierdzielę. Dobra, poczekajcie. Upłynęło tyle lat. Nie wiem, kiedy to minęło nawet. Nie pamięta o mnie świat. Dobra, to było to. Mam nadzieję, że zadziałało na was tak jak na mnie. Spartiatik! Ja pierdzielę, jestem bardziej ułomny niż byłem. Dobra. Trochę mam tremę, bo pokażę wam swoją twarz i powiecie mi, czy nadal jestem podobny do siebie, czy mogę jednak kończyć ze streamerką i zaczynać z modelingiem, bo... Dobra, ty. Na trzy. Albo nie, nie na trzy teraz. Ja pierdzielę, jak ja wyglądam. Tęskniłem za wami. Witam, witam. Mam nadzieję, że podoba się nowa fryzura. Wydaje mi się, że jest lepiej niż w długich włosach, jak pieprzony menel. Plus, jak się ich nie myje, tak jak ja, to wyglądają słabo. Wydaje mi się, że aż tak dużo się nie działo u mnie przez te półtora miesiąca, co mnie nie było. Chyba dużo się u mnie nie działo, także... Ten, ale co mogę wam powiedzieć? No widać chyba, że się przyprowadziłem, takie mieszkanko. Znaczy to jest... Przyprowadziłem się. No, to jest pokój jeden w mieszkaniu, całego wam nie pokażę. Ale to będzie pokój, w którym będę streamował. Tutaj normalnie się da odsłonić, to jest okno. Co tu generalnie jeszcze mam w tym pokoju? Nic, bo się przeprowadziłem niedawno z Ketsi. Reklama! Zostaw ocenę pod filmem. Subaj dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i wbiję jeszcze na live, które robię na Twitchu. No i gitarę się ma, elo. Pokazałbym wam bardziej to mieszkanie, ale obok mnie jest fotel zapieprzony ubraniami, bo wiesz, wprowadzasz się do mieszkania i mówisz, dobra, ty kiedyś rozpakuję się do tej szafy ubrania. No i kiedyś to chyba będzie nigdy. A właśnie Ketchup, nie wiem czy Ketsi nie wyrzuciła go kilka dni temu przypadkiem, możliwe, że nawet wczoraj. I się zirytowałem trochę, ale w dupę. Nie wiem, poszukam go, możliwe, że jest... Nie wiem, wiecie, bo ja teraz mam syp w bloku, nie? Że idziesz sobie do takiego pomieszczenia na końcu klatki i wkładasz tam śmieci i one lecą taką rurą do śmietnika na dole. Myślicie, że jakbym wpieprzył się w ten syp tak na szczupaka, to bym wskoczył po ten ketchup jeszcze, czy już nie zdążę? Wiecie, co jest najgorsze generalnie, jak się przeprowadzasz i tak dalej? Gadam z tym właścicielem mieszkania, od którego wynajmowałem. Znaczy, chciałem podpisać umowę, on się mnie pyta, czym ja się zajmuję w dupę węża. Ja zawsze ludziom odpowiadam w internecie, se tam robię bajery. A on się mnie pyta, czym dokładnie, bo on jest pojęty. No i co ja mu powiedzieć, że wychodzę do dzieci i do nich mówię jakieś głupoty za pieniądze? To chyba mi nie wynająłby mi tego mieszkania. Uznałby, że jestem nienormalny i by powiedział... A jeszcze mam trzy osoby dzisiaj w kolejce, a jedna powiedziała, że na pewno bierze. No ale się udało jakoś wyminąć z tej sytuacji. Generalnie przez te półtora miesiąca ja się odciąłem i od internetu całkowicie. I nie grałem też w nic całkowicie, także nawet nie wiem, co się dzieje w internecie. Nie wiem, może mi powiecie, ale jedyne co widziałem to Fame MMA, ostatnio się działo. No i... Jakoś ostatnio... Nie interesuje mnie nic. Fame MMA i ostatnio się... Tak, Kinga i Freeze rozstali, także kurde, co jest.
Także wielkie wydarzenia ostatnio się działy, naprawdę wstrząsnęły każdą podstawówką w tym kraju. I tylko tyle wiem, co się działo w internecie, a tak to się niczym nie interesowałem. Zrobiłem sobie trochę przerwę nieplanowaną, ale wiesz, chociaż Fame MMA oglądałem walki, ale niestety nie miałem czasu tamtego dnia oglądać gali i mogłem obejrzeć tylko walki, jak dodali na swój kanał ten Fame MMA na YouTubie i w sumie te walki były takie, że... Ja pierdzie. No te walki były konkretne, naprawdę. Jak widzieliście, to wiecie, o czym mówię. Szkoda mi, że nie mogłem pooglądać tego Fame MMA i tej loży szyderców. Tylko widziałem, jak ludzie mówili, że nie była dopracowana i widziałem, jak Ksaj o tym gadał, ale nie mogłem na YouTubie nigdzie znaleźć najlepsze akcje loża szyderców Fame MMA i mnie to zirytowało. Także to było smutne. Bo ich nie było! Nie no, w dupę, panowie. Generalnie chcę zmienić ten layout, który jest na streamie, także jak jest jakiś fajny grafik komputerowy, nie po studiach, bo z papierkiem to z pierwszej do korporacji, to napisz do mnie na fanpage, bo chciałbym coś jakoś to odświeżyć, ale nie wiem. Nie mam pomysłu, w sensie nie oglądałem żadnych streamów i nie mam komu zabrać. Ja bym to najbardziej chciał taki prosty bardzo, żeby nic na nim nie było, żadnych z obrazków i tak dalej. Najlepiej coś prostego w luj. Jeszcze chciałem oczywiście tutaj powiedzieć, jakich mam kochanych widzów. Nie wiem, czy wszyscy takich mają. Na pewno nie. Wszyscy to mają jakichś gówno widzów. Ja mam kochanych bardzo, którzy troszczyli się o mnie i pisali do mnie. Chyba przez cały ten okres napisało nie wiem ile ludzi, bo nie umiem do tylu liczyć, ale... Dziękuję każdemu, kto pisał. Sorry, że nie odpisywałem, ale no na Messengerze, na Facebooku nigdy nie odpisuję, a na fanpage'u bardzo tam rzadko ostatnio wchodziłem. Ale dziękuję każdemu. Bebo cringe. Wiecie, co jest najgorsze w Lidze Legend, co spotkało mnie przez te półtora miesiąca, że przez półtora miesiąca nie miałem ochoty włączyć tej gry komputerowej ani razu. I mnie to przeraża trochę, w jaką stronę idzie ta Liga Legend. Nie wiem, czy to znudzenie tą grą, czy o co chodzi, ale smutne trochę. Kiedyś pamiętam, ciągnęło mnie do tej gry, chociaż nie wiem, jak miałem przerwę miesiąc, to już tak... Ale se teraz w ligę, ty usiądę normalnie, ty, ferie zimowe się zbliżają. A, właśnie, co do Gotika, to możliwe, że go zrobimy jeszcze w tym miesiącu, bo będzie, byłoby spoko, nie? Ogólnie zrobiłem formata kompa i tak dalej, popieprzyłem, musiałem wymieniać dyski w komputerze, bo mi się też spalił dysk, bateria mi prawie wybuchła w komputerze i takie tam nieważne rzeczy były. I no i teraz mogę przechwytywać ekran. Czy co do Random Bruce'a, to tylko słyszałem, że... no jakby to miło powiedzieć. No, że zaczął lizać dupę innym, żeby się wybić w końcu, ale w sumie po 6 latach streamowania to i tak późno się zebrał. Ja miałem HP1. No to dużo nie spadłem, ty. Nie no, ja nie będę na YouTube'a wracał ze streamami, skoro dobrze mi jest tutaj. Boże, jak dziwnie ta kamera jest ustawiona w dupę. Ty, no jakoś dziwnie jest, bo zobacz. Chyba, że będę się w kamerę patrzył, tao. Jak to wygląda, jak się patrzy tak w kamerkę? Chudy byk. Nie no, szczerze to przytyłem, jak mnie nie było. O kurde, ty. Ale nie no. Płaski brzuch, 4 kg mniej. Belwita jest jedzona po streamach i na streamach. Gifta mi wysyłałeś na Pilex? A jest, dobra, dziękuję. Jakiś chyba masz tu gifcika, bo nie mam co robić z RP. Nie wiem, czy to dobry skin, ale dziękuję. Dobry na pewno, bo od widza. Dobra, ty mówisz, że jestem gruby, pokażę ci coś. Czy gruby typ mógłby zdobyć coś takiego? Powiedz mi, czy gruby typ mógłby zdobyć coś takiego, gościu? Zobacz, widzisz co to jest? To jest za przebiegnięcie jakiegoś maratonu. A nie, to chyba nie był maraton. 590 lat nadania praw miejskich w Łodzi. Widzisz to? Wiesz, którym trzeba było być, żeby to zdobyć? To jak biegło tam z 1000 osób, to musiałem być, wiesz, który? W
pierwszej 500 i mi się udało załapać na farcie. Jestem jednym z najlepszych łodzian na świecie. Czemu robisz live, jakby za 30 minut Władca Pierścieni na TVN? Wpisz sobie w internet Władca Pierścieni CDA online. Będziesz mógł oglądać, plus będzie bez reklam. Także zaoszczędzisz jakieś 4 godziny na oglądaniu tego filmu, więc będzie spoko. No nie wiem, co się zmieniło w LoLu, jak mnie nie było. ADC jest useless i tak dalej, no ale ja i tak nie grałem ADC, także mam wysrany w to. Z tego co kojarzę, to Aatrox był zmieniony, bo widziałem miniaturkę Nervariena, ale to tyle. Aatrox. A jest zmieniony. No i co się zmieniło? Pokaż. Ale kozak. Jak to w dupę działa, a to? Ja pierdzielę. Ty, jak to wygląda w ogóle? No i co, fajny ten Aatrox teraz, czy dalej gówno? Ty, no to jest Riven przecież, 100% to Q. Ty, czy mi się wydaje? Tylko, że są po prostu obrazki zaznaczone, gdzie uderzy. No nie wiem, Boże, nie piszcie, że Resident Sleeper, bo chcieliście sami League of Legends. No to co ja mam zrobić, że League of Legends jest pieprzonym gównem i Resident Sleeper gierką? Mogliście nie pisać, że chcecie, no to byśmy YouTube'a pooglądali i byłoby ciekawiej. A jeszcze czemu mnie nie było, nie powiedziałem? No to się składa na to wiele rzeczy. Wiele niefortunnych przypadków, plus to, że mi się nie chciało nic. To jest chyba najważniejsza rzecz, co u mnie nie było, bo mi się nic nie chciało. A tak to przy okazji się przeprowadzałem, komputer mi się popsuł. No ale w sumie to były takie małe rzeczy. Przy tym, że jestem pieprzonym nygłusem. Nie wiem, słuchałem sobie nową płytę Taco Hemingway w sumie. Spoko jest. Przepraszam, że to mówię publicznie, ale nie będę się z tym ukrywał. Nie wiem, czy to gorsze, niż jakbym powiedział, że jestem gejem, ale przepraszam was za to. Jak się w tą grę gra teraz? Czym ja mam zagrać? Ja pierdzielę, aj, bo ja na topie jestem. Ty, no nie wiem, pikować tego Rengara i zobaczyć, czy w ogóle tą grę da się jeszcze grać. Nie wiem, zmienili jakieś te runki? Dobra. AP Rengar kozak? No nie wiem, może jest teraz kozakiem. Co to w dupę jest? Ty, czemu mi wypieprzyło League of Legends, tao? Ja pierdzielę, w dupę, ty, nie działa Song Request. A, jeszcze Bóg splat wyskoczył. Wypieprzam. Nie mogę. Ja pierdzielę. Ketsy, dzwoń po policję. Niech mnie zabierają. Nie no, co jest? A, remake'a zrobili? Dobra, przynajmniej Song Request'a mogę ogarnąć. Dobra, dobra, piszę, poczekaj, Erwin. O. Chyba masz rację. Dobra, dodajcie teraz Song Request'a, zobaczymy, czy będzie działać. Proszę, dodajcie cokolwiek. Ale co wy robicie? Miałeś rację, dzięki, Erwin. Dobra, 2 minuty, poczekamy. Jezus Maria, ty 1,5 miliona wyświetleń, ty już ma? Głowa do góry będzie dobrze. Ty, gościu napisał głowa do góry będzie dobrze 3 godziny temu i zobaczył na licznik subskrypcji, jak wskoczyło 4. Warto pisać komentarze, ty. I normalnie znowu godzinkę temu głowa do góry będzie dobrze. No ale już tym razem nie z takim efektem, ale jednak się udało, także kozak. Kto lubi filmy Freeza, łapka i sub dla niego, dla pocieszenia. Wiesz, gościu Freeze tym w końcu rozbije się tym Mercedesem kiedyś, co sobie kupił, nogi mu urwie, nagra o tym filmik. A gościu mu napisze łapka i sub dla pocieszenia, dla Freeza. Dużo to da, naprawdę. Łapka i subskrypcja dla pocieszenia. Jezus Maria. Chociaż w sumie Freeze jest taki, że mógł nagrać ten film tylko dla łapek w górę. Ale trochę w to wątpię, no. No co za szmata. Chłopak tyle dla niej zrobił, a ona co? Spieprzyła mu życie, bo widać było, że się zakochał. Kuba Held chyba będzie psychologiem po prostu jakimś. Uciekła z pokebala. Ty, ale w sumie Freeze nieźle skorzystał na tym, patrząc na te wyświetlenia, co on ma na tych filmach teraz. Ty, wcześniej miał, powiedzmy, opa, tu ma nawet 300k tylko. Wy se myślicie, panowie, pewnie.
Ale spieprzona ta Kinga zniszczyła mu życie. Tak naprawdę wiecie co? Ona po prostu chciała mu pomóc, że miał 200 kafli subskrypcji tako. Ty, w sumie ona zrobiła dla niego więcej dobrego niż złego. Ty myślisz sobie, że go zostawiła i to źle, a prawda jest taka, że dzięki temu ma 100 subskrypcji w 2 dni. Po prostu wydaje mi się, z takiego psychologicznego punktu na to spojrzenia, moje wysławianie się. Ona już, ta Kinga już tak bardzo kochała tego Freeza, że uznała, że zdradzi go z miłości, rozumiesz? Że dobro Freeza liczy się dla niej bardziej niż dobro jej samej. I dlatego go zdradziła, żeby wywołać ogromną falę w internecie hejtu na nią, przez to wbić subskrypcję za darmo Freezowi. Ona odeszła od niego tylko dlatego, żeby mu pomóc, a tak naprawdę go kocha dalej, ale nie może tego powiedzieć. To już jest wyższy poziom. Przecież go nie zdradziła? Mieli przerwę? A to nie pamiętam, to źle to oglądałem. Nie no, ale jak masz przerwę w związku, no to... Nie, poczekaj, jak mieli przerwę? Ale co to znaczy mieli przerwę? Nie ma czegoś takiego. Czekajcie, muszę odpalić coś, ale proszę, nie piszcie, wiecie czego. Oś czasu, związek Kinga plus... Jak on się nazywa? Nie wiem, Karol chyba, tak? Freeze. No to zobacz. Jak masz tu związek, przerwa i tu znowu związek, no to w tym czasie, w tej przerwie nie możesz przecież sobie pukać od tak innych typków albo innych typiarek, jak jesteś Freezem. No w tej przerwie nie chodzi o to, żebyś, wiesz, mówisz tak: dobra, kochanie, zróbmy sobie tak przerwę na 2 miesiące, bo wiesz, akurat na wakacje jadę. Przecież nie o to chodzi w takim czymś. Jak już się robi przerwę, to na 99% to koniec? Nie, no czemu? Jak jest separacja w małżeństwie, no to zazwyczaj się idzie potem na jakąś terapię i potem się do siebie albo wraca, albo się nie wraca. A nie, że zawsze się nie wraca. Nie, no to jest tak 50% powiedzmy. No chyba, że nie wiem, wyobraź sobie, na przykład Frizją napieprzał jakimś pasem, jak nie chciała grać w filmach, no to wtedy wiadomo, że do siebie nie wrócą, ale jak jej nie napieprzał pasem, tylko... Nie wiem, dawał jej pieniądze, żeby grała, albo kupował jej rzeczy. No to jest większa już szansa. Dobra, idę się wyszczać z tego wszystkiego. Upłynęło tyle lat. Upłynęło tyle lat. Nie wiem, kiedy to minęło nawet. Nie pamięta o mnie świat. Pyta, czy chcemy coś robić na 10-lecie trójkąta. Ktoś tam mi pisze o jakiejś reklamie i prosi serdecznie o kontakt. Proszę zostawić, najpierw ta wódka czysta na nowe Porsche. Diament ma w preorderze. Idę promować pro... Męczę psa? Nie wiesz, co ja dla pieniędzy zrobiłbym. Jezu, muszę sobie kupić słuchawki takie do uszu. Tylko żeby miały no takie kółko generalnie, o. Można było kręcić sobie. Za $10 czy zabiłbym psa? Nie no, ten pies był warty więcej. Jakbyś mi dał więcej niż jest warty, to może bym pomyślał o tym. Chcesz iść z tego pokoju, to powiedz po prostu. Boże, a nie się kręcisz. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.